Anastasia. Anastasia, Natalia, Tatiana, Lubow i ich najbliżsi w Jeleniej Górze znaleźli schronienie przed trwającą w ich kraju wojną. Przyjechali do Jeleniej Góry z dwoma dzieckami i mamą. U mnie tu trójka dzieci. Córka 20 lat i córka 9 lat i synu 6. Część ich rodziny została w Ukrainie. Mąż został, babcia, ojciec i teściowa. To dzięki państwu na twarzach wielu dzieci w ostatnim czasie zagościł uśmiech. Mieszkańcy Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego mają gorące serca. Przez ostatnie miesiące dzielą się tym, czym mogą. Już blisko od roku w biurowcu przy ulicy 1 Maja funkcjonuje miejsce pomocy dla wszystkich mieszkańców, którzy pod swój dach przyjęli uchodźców oraz bezpośrednio dla samych obywateli Ukrainy. Дуже, дуже ми вдячні полякам, дуже вдячні і завжди надають нам ринку допомоги. Мам, помоць, ніць ніхто не обража, всі допомагають, хто як може. Przez ostatnie miesiące setki osób skorzystało z pomocy rzeczowej. Приходиш, береш собі і взуття, і одяг, і штани, і курточки, ось оце, це я в цьому одягнена, що тут брала, і ось светер. І тут треба gorące słowo podziękowania skierować do mieszkańców, którzy codziennie przynoszą różnego rodzaju dary, oraz dla pracowników Karkonoskiej Agencji, którzy robią to w swoich godzinach pracy. Zapraszamy wszystkich darczyńców z Jeleniej Góry i okolic, jeżeli możecie pomóc osobom z Ukrainy, którzy do nas przybyli, uciekając przed wojną. Przyjmujemy tutaj dary dla nich od godziny 10 do 15 i czy jedzenie, czy rzeczy, oczywiście, żeby to były rzeczy niezniszczone. Zdarzają się, że osoby kupują rzeczy, przenoszą, a my to przekazujemy dalej osobom z Ukrainy. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego współpracuje także z wieloma instytucjami w Polsce i za granicą. Otrzymujemy pomoc nawet ze Stanów Zjednoczonych i tą pomoc kierujemy do najbardziej potrzebujących, a ostatnio kilkanaście kartonów z tymi darami pojechało do Ukrainy i było rozdysponowane głównie w szkołach, z którymi też współpracujemy. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą tą pomoc jeszcze nieść, żeby przyszli do nas, skontaktowali się z nami. Duże słowa podziękowania należą się wszystkim darczyńcom.